Witam serdecznie, Piotr Rybak, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta. Szanowni Państwo, znajdujemy się dzisiaj na terenie cmentarza przy ulicy Bartoszowej. Jest to obecnie główna nekropolia katolicka na terenie naszego miasta. Historia tego miejsca jest dość ciekawa. Zaczyna się w połowie XIX wieku, kiedy to wyznaczono teren wzdłuż ówczesnej drogi na Bartosz jako miejsce pochówku dla mieszkańców Sokoła Podlaskiego, ale wyznania unickiego, grekokatolickiego. I tu wypada powiedzieć parę słów, kim byli ci Unici i właściwie jaka jest ich krótka historia w Sokowie Podlaskim. Kiedy powstało nasze miasto w XV wieku, to oprócz osady lackiej, która znajdowała się wzdłuż rynku, czyli obecnego placu Księdza Brzóski, istniała też osada Ruska, która znajdowała się pomiędzy ulicami Repkowską, Długą i Siedlecką. Było to tak zwane ruskie miasto. I oni mieszkali w Sokołowie przez kilkaset lat. Posiadali również swoją świątynię, cerkiew, która mieściła się mniej więcej tam, gdzie obecnie znajduje się boisko szkoły podstawowej numer 3. W XVI wieku pojawił się pomysł, aby prawosławnych zamieszkujących ówczesną Rzeczypospolitą obojga narodów poddać pod zwierzchnictwo Rzymu. I w roku 1596 za panowania króla Zygmunta III Wazy doszło do podpisania Unii Brzeskiej. W wyniku tej unii część prawosławnych, bo oczywiście nie wszyscy, zamieszkujący tereny Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego przeszła pod jurysdykcję papieską. I tą grupę ludności tych byłych prawosławnych zaczęto nazywać grekokatolikami lub też unitami. Oni zachowali część swoich zwyczajów, zachowali część swoich obrzędów, natomiast odeszli od prawosławia i wrócili, no przeszli pod zwierzchnictwo Rzymu. Również w Sokołowie istniała cerkiew unicka, która była oczywiście drewniana i też jak kościoły katolickie, no wielokrotnie niszczona w wyniku pożarów. I ta cerkiew unicka istniała no właśnie w tamtym miejscu, gdzie jest obecnie szkoła podstawowa numer 3. W czasie represji po powstaniu styczniowym rząd carski między innymi zdecydował o likwidacji unii. Zamierzał po prostu tych unitów, którzy przeszli no dawno temu, w XVI wieku, na katolicyzm, zmusić z powrotem do zmienienia wiary na prawosławie. I w Sokołowie również doszło do likwidacji tej unickiej wspólnoty. Część mieszkańców przeszła na prawosławie, a część pokryjomu kultywowała katolickie obrządki. W 1905 roku, kiedy rząd carski w wyniku rewolucji znalazł się w trudnej sytuacji, złagodził część tych represji i zezwolił byłym unitom na wybranie wiary, czy chcą pozostać przy katolicyzmie, czy też przejść na prawosławie. W 1914 roku, przed samą I wojną światową, cerkiew prawosławna została przeniesiona z placu pomiędzy ulicami Repkowską i Długą na cmentarz, tutaj gdzie się znajdujemy, ponieważ planowano wybudować nową, większą, murowaną świątynię. Do tego finalnie nie doszło, ponieważ no, w tym roku wybuchła I wojna światowa. W 1915 roku armia rosyjska poniosła klęskę na froncie. Niemcy zajęli wówczas większą część Królestwa Polskiego. W sierpniu 1915 roku weszli również do Sokołowa. Rosjanie wycofali się z Królestwa Polskiego. Nie tylko armia, urzędnicy, ale też ludność cywilna zamieszkująca tutaj te tereny w ramach tak zwanego bierzeństwa, czyli ucieczki prawosławnych Rosjan. No i po raz pierwszy od kilkuset lat w Sokołowie nie było ludności wyznania wschodniego, tak? Czy to prawosławnego, czy też grekokatolickiego. I cerkiew
Wówczas była to już oczywiście tylko kaplica cmentarna i ten cmentarz przy Bartoszowej został przejęty przez katolików. W okresie międzywojennym na cmentarzu już wówczas katolickim nie było zbyt wielu pochówków, a jeżeli już, byli to raczej ludzie mniej zamożni, ludzie można powiedzieć z takich trochę niższych warstw społecznych. Ten cmentarz nie cieszył się zbyt wielką popularnością, ponieważ nadal kultywowała taka opinia, że to jest cmentarz, w cudzysłowie można powiedzieć ruski, tak, prawosławny, i tutaj nikt nie chciał swoich zmarłych grzebać. Ale z czasem cmentarz przy ulicy Chopina coraz bardziej się wypełniał, nie jest to przecież zbyt duży cmentarz, i zaczęło tam brakować miejsca na nowe groby. Przełomowym takim wydarzeniem był nalot bombowy z 1944 roku z Lipca, w którym to zginęło kilkaset mieszkańców Sokołowa. No i te ciała wymagały szybkiego pochówku, tak więc wtedy pochowano je tutaj na tym cmentarzu, tych ludzi, którzy zginęli w tamtym nalocie. I od tego momentu cmentarz przy ulicy Bartoszowej stał się głównym miejscem pochówków mieszkańców Sokołowa. I tak właściwie zostało to do dzisiaj. Cmentarz, stara część cmentarza liczy około 0,5 hektara powierzchni. On został kilkakrotnie powiększany. Stara część cmentarza jest teraz obecnie zaledwie fragmentem całości, tak, i cały cmentarz jest oczywiście znacznie większy. Na tym cmentarzu nie ma oczywiście tak wielu zabytkowych pomników jak na cmentarzu przy ulicy Chopina, ale jest kilka wartościowych grobów, o których należy wspomnieć. Jednym z nich jest nagrobek Leona Zatkalika. Jest tutaj pochowany Leon Zatkalik, jego małżonka Justyna Schanytkiewiczów-Zatkalik oraz Julia Schanytkiewiczów-Terlikiewicz. Leon Zatkalik był proboszczem parafii sokołowskiej, ale nie parafii katolickiej oczywiście, a parafii właśnie unickiej. Miał żonę, co oczywiście wyklucza księdza katolickiego. Tak jak powiedziałem, pomimo przyjęcia zwierzchnictwa papieskiego, tylko katolicy zachowali część swoich zwyczajów i jednym z takich zwyczajów było to, że w kościele grekokatolickim nie obowiązywał celibat. Księża mogli się żenić i mieli często małżonki i dzieci oczywiście również. Jeżeli chodzi o rodzinę Zatkalik, jest to prawdziwa dynastia, jeżeli można tak powiedzieć, sokołowskich księży rządku grekokatolickiego. Już w XVIII wieku pojawiają się pierwsze osoby o tym nazwisku Zatkalik. I w tym grobie, przy tym pomniku jest też płyta pamiątkowa, na której mamy wypisane parafie unickiego dekanatu sokołowskiego 1861. I to było oczywiście Sokołów Podlaski, ale też Czekanów, Czołomyje, Grodzisk, Grudek, Hołubla, Mordy, Łazówek, Łysów, Rogów, Sawice, Seroczyn, Szkopy i Warszawa. Warszawa prawdopodobnie dlatego, ponieważ było tam już znacznie mniej unitów niż na tych jednak kresach ówczesnego świata katolickiego, jakim był Sokołów. Większość tych miejscowości leży na szlaku unitów sokołowskich, który kilka lat temu został oddany. Większość tych świątyń została ładnie odnowiona i można je zwiedzać. Oczywiście są to teraz kościoły katolickie. Idąc dalej alejami tego cmentarza, możemy pokazać kilka innych ciekawych pomników. Chyba najciekawszym pomnikiem, jaki znajduje się tutaj na cmentarzu, jest obelisk, który stoi na grobie żołnierzy z 1920 roku. Z tym obeliskiem wiąże się niesamowita historia. Mianowicie, pierwotnie znajdował się w zupełnie innym miejscu i był poświęcony zupełnie komuś innemu. Ten obelisk był niegdyś częścią pomnika 300-lecia panowania dynastii Romanowów w Cesarstwie Rosyjskim. Mieliśmy w Sokołowie taki pomnik i on znajdował się na placu pomiędzy ulicami Repkowską, Długą i Siedlecką.
bezpośrednio przy ulicy Siedleckiej. Obecnie w tym miejscu znajduje się skwer Unitów Sokołowskich. W 1913 roku miała miejsce taka uroczystość w Sokołowie Podlaskim. Wówczas mieliśmy 300-letnią rocznicę panowania Romanowów i w Sokołowie postawiono taki pomnik. Na samym czubku tego pomnika nad obeliskiem znajdowała się głowa pierwszego cara z dynastii Romanowów, Michała Romanowa. Mamy takie piękne zdjęcie z tego roku, w którym widać odsłonięcie tego pomnika, widać mnóstwo ludzi stojących, widać tych prawosławnych popów z długimi brodami. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku ten pomnik jako no, taki żywy chyba najbardziej, taki wyraźny symbol zaborcy w naszym mieście został zdemontowany. Po roku 1920, po zwycięskiej wojnie z bolszewikami, w której to młode państwo polskie obroniło swoją niepodległość, pomnik, obelisk ku czci cara, który już prawdopodobnie wcześniej został zdemontowany, został przeniesiony na cmentarz przy ulicy Bartoszowej. I została tutaj pochowana grupa żołnierzy, 24 żołnierzy poległych 8 sierpnia 1920 roku. Czyli można powiedzieć, że obelisk, który został wystawiony ku czci zaborcy, teraz stoi ku czci polskich żołnierzy, którzy walczyli no, z tym samym właściwie wrogiem, no już nie białą Rosją, ale czerwoną, ale walczyli z kolejną jakby falą rosyjskiego imperializmu, która chciała zająć Polskę, no i walczyli zwycięsko. Ten pomnik w trakcie PRL-u no, był takim trochę kontrowersyjnym jednak monumentem, ponieważ no, mówił o zwycięstwie nad Bolszewią, nad Związkiem, no, wtedy jeszcze nie Związkiem Radzieckim, tylko Rosją Radziecką, ale nie został zdemontowany i tutaj mieszkańcy Sokołowa zawsze pamiętali o tych żołnierzach. Kilka lat temu został tutaj ten teren w koło obelisku uporządkowany, zieleń została przycięta, no i ten pomnik znajduje się pod opieką Stowarzyszenia Memoria. Oprócz tego obelisku, który upamiętnia żołnierzy z 1920 roku, na tym cmentarzu znajduje się też kilka innych pomników polskich żołnierzy z II wojny światowej już teraz. Tutaj mamy taki niewielki pomnik, na którym rosną dwa ogromne świerki, może pokażę. O właśnie, takie wielkie świerki tutaj rosną na tym pomniku, a tutaj mamy tylko taką enigmatyczną tablicę grup nieznanych żołnierzy. Prawdopodobnie są tutaj pochowani żołnierze Armii Krajowej, no ale to w trakcie PRL-u nie było takiej możliwości, żeby wprost napisać o nich, że tutaj są żołnierze Armii Krajowej pochowani, więc po prostu umieszczono taki prosty napis grup nieznanych żołnierzy. Kolejnym pomnikiem żołnierzy polskich walczących w trakcie II wojny światowej jest taki wielki nagrobek, który znajduje się bliżej ulicy Bartoszowej. I tutaj zostali pochowani żołnierze, którzy zginęli 7 września 1939 roku. Tego dnia miał miejsce nalot samolotu niemieckiego na nasze miasto. Był to nalot, w którym ucierpiała głównie stara część miasta. Jeden samolot latał nad Sokołowem i zrzucał bomby w rejonie ulicy Rogowskiej, obecnie Wilczyńskiego, Małego Rynku, Długiej i Repkowskiej. Jedna z tych bomb trafiła w drewnianą szkołę, która znajdowała się przy ulicy Repkowskiej. Stacjonowała tam grupa żołnierzy, którzy no, ponieśli śmierć w wyniku tego nalotu. Był to dzień targowy, więc no, było bardzo dużo ludzi na mieście. Wówczas na rynku odbywał się targ. I co ciekawe, ludzie, którzy zobaczyli ten samolot w pierwszej chwili, myśleli, że jest to samolot francuski, który no, przyleciał nam pomóc. No ale oczywiście były to złudne nadzieje. Był to samolot niemiecki, który rozpoczął śmiercionośny nalot, w którym no, zginęło kilkadziesiąt osób. Między innymi zginęli żołnierze, którzy są pochowani w tym ogromnym pomniku. Jeszcze kilka lat temu ten pomnik wyglądał zupełnie inaczej. Była taka duża pionowa płyta. Obecnie prezentuje się w ten sposób.
Kaplica cmentarna, czyli była cerkiew unicka, później prawosławna, istniała mniej więcej w tym miejscu, nieopodal parkanu od strony ówczesnej drogi na Bartosz, czyli obecnej ulicy Bartoszowej. I jej stan techniczny był dość słaby. Był to niewielki drewniany budynek, niepoddawany właściwej konserwacji, uległ zaniedbaniu i w latach 50. został rozebrany. Oficjalną przyczyną tego był jej oczywiście zły stan techniczny, ale prawdopodobnie chodziło też o to, żeby pozbyć się tego zabytku, który kojarzył się niestety z rusyfikacją, tak, z likwidacją Unii, z przymusowym przechodzeniem na prawosławie, i ówczesny proboszcz sokołowski ksiądz Pielasa podjął decyzję o jej rozebraniu w latach 50. Już w nieco nowszej części cmentarza znajduje się jeszcze jedno warte wspomnienia miejsce. Jest to kamień pamiątkowy poświęcony polskim żołnierzom, którzy walczyli na frontach II wojny światowej. Właściwie Polacy walczyli na praktycznie wszystkich frontach II wojny światowej. Tu są wymienione miejsca takie jak Archem, Bologna, Monte Cassino, Lenino, Tobruk, bitwa o Anglię, Katyń, Miednoje, to oczywiście miejsca kaźni, miejsca, gdzie byli rozstrzeliwani polscy oficerowie wzięci do sowieckiej niewoli. No i Narwik, Norwegii, słynna bitwa, gdzie strzelcy podhalańscy walczyli z Niemcami w obronie niepodległości Norwegii. A obok tego głazu stoi jeszcze taki stary drewniany krzyż. Nieopodal alejki biegnącej wzdłuż ogrodzenia od strony szkoły podstawowej numer 1 znajduje się dość ciekawy, nietypowy nagrobek w formie takich kawałków skał. No i udajemy się już do wyjścia z cmentarza. Tak jak powiedziałem, większość z tych grobów pochodzi z okresu powojennego. Część grobów jest oczywiście starsza, ale są to nieliczne przypadki. Tutaj wzdłuż ogrodzenia znajdują się groby małych dzieci. Są takie malutkie mogiłki. No, dość smutne miejsce. Przy samym wyjściu z cmentarza znajdują się dwa groby nieznanych żołnierzy poległych w 1939. Czasami ktoś zostawi tutaj kwiaty czy zapali świeczkę. To wszystko z tego cmentarza. Dziękuję Państwu za uwagę.